Rodzice mieli stan wojenny, to my mamy swoje. Każde pokolenie ma swój czas, jak śpiewało kombi. Nieważne, czy to jakiś tam wirus, kryzys, paranoja społeczna, wojna atomowa, czy po prostu cięższe czasy. Polakowi wystarczy impuls. Sygnał, że coś się dzieje w ulu, że w mrowisku zapanuje stan wyjątkowy, żeby nagle włączył myślenie kolektywne. Ale jednocześnie strasznie januszowe i egoistyczne. Czyli wszyscy sobie i dla siebie, ale wszyscy tak samo. Nagle dieta każdego Polaka składa się z tych samych produktów. Tylko wegańskich parówek i mrożonej hawajskiej nikt nie chce, no bo jeszcze społeczeństwo nie upadło na tyle, żeby to jeść. Trudno, więcej dla mnie. Ale też mnie ta paranoja jakoś dotyka. Niby mam podśmiechujki i wysyłam memy znajomym, że ludzi ociepieli, ale z torbami w dyskoncie już byłem. Bo ten instynkt przetrwania w Polsce mam we krwi. Bo każdy z nas urodzony na tej świętej ziemi ma w genach to takie poczucie. Dziwny cień leżący na duszy, że ten kraj jest koniec końców kurwa wykonany z kartonu i jego los jest nieprzewidywalny. Lepiej więc jednak się zabezpieczyć. Fascynuje mnie tylko ta dieta właśnie. Czemu ten ryż, a nie kasza? Czemu makaron, a nie choćby ciecierzyca albo warzywa mrożone? Czemu mięso w kilogramach do zamrażarki upychają wszyscy, a nie rybę? I skąd ta nagła miłość do przecieru pomidorowego? Może straj taśmę kupują, to rozumiem. Dupę w czasach kryzysu należy mieć czystą, jasna sprawa. Ale ten przecier pomidorowy nie daje mi spać po nocach. Może to ma jakieś właściwości, o których nie wiem. Czy po prostu ludzie nie potrafią gotować? Media mają taką sraczkę, że naczelni chyba mutują w hinduską Kali, żeby mieć więcej rąk do wsadzania w każdy możliwy temat. Relacje robiliby nawet z wnętrza Sławojki na największym zadupiu, gdyby coś tam wykryto. Spirala strachu nakręca się bezlitośnie. Wszystko brzmi jak bezpośredni, ofiarny w swojej formie reportaż z rozpoczęcia sądu ostatecznego. Jakby te rakiety już leciały i lada chwila będzie koniec, ale czekamy. Relacjonujemy dla państwa i patrzymy wspólnie, jak to wszystko jebnie. Straszne. W internecie to samo. Panika albo wielka solidarność. Z jednej strony już należałoby się do grobu kłaść albo schodzić do piwnicy i czekać na naloty, z drugiej strony pomóc sąsiadowi zakupy zrobić i jakoś przetrwać. Niesamowite, jacym jesteśmy dobrzy i bezinteresowni, kiedy stajemy w obliczu klęski. Jaki cudowny naród się w nas budzi. Może w tym kraju cały czas powinien być stan wyjątkowy, może wtedy byłoby tutaj, paradoksalnie kurwa, normalnie. Pustki. Ulice wymarły. Ruch jak w niedzielę albo na wakacjach, kiedy słoiki wyjadą za warszawskie rogatki. Wszyscy w domach, jakby na ulicach straszyło. Nikt nie dzwoni, nie pisze, nie zawraca dupy, nikt nic nie chce. Dla mnie, introwertyka, to prawdziwy raj. Pierwszy raz w swoim dorosłym życiu czuję się, jakby cały świat faktycznie się ode mnie odjebał. Byle tylko internet był, rachunki płacę do przodu na wypadek takich właśnie wydarzeń. Jak mówiłem, instynkt jest we mnie silny. Chociaż prawdziwym prepersem oczywiście nigdy nie będę, bo do tego trzeba mieć umysłowe predyspozycje, czyli być lekko popierdolonym. Umówiłem się z kolegą kociarzem na wódkę, bo biedaczek spędza ostatnie dni w kompletnej izolacji i powiedział, że zaczął już z tymi kotami prowadzić wielogodzinne dyskusje. Wierzę mu na słowo. Mieszka na Wawrze. To miejsce coś robi z ludźmi. Lubię go, szanuję jako człowieka, ale jak słyszę, jakie kocopoły z internetów powtarza, to coś we mnie umiera. Że to spisek, że media kłamią i ukrywają prawdę, że Putin już od dawna nie żyje i jest podstawiony sobowtór, że prawdę poznamy dopiero po latach albo i nigdy i tak dalej i sam się nakręca z każdym kieliszkiem i oczywiście kurwa ekspert nagle w każdej dziedzinie życia swojego i całego kraju, z gospodarką i polityką włącznie. A to wszystko wymieszane z jakimiś pomysłami ocierającymi się już o prawdziwe szaleństwo. Stary, to że banki w tym siedzą to wiadomo. Politycy też wiadomo, ale stary, firmy farmaceutyczne, transportowe, logistyczne, kurwa wszyscy! Zdziwiłbyś się. Ty serio myślisz, że to nie ma żadnego związku? To jest wszystko to, co się dzieje. Jest ściśle połączone ze Smoleńskiem. Mój kumpel ma dowody i jutro ma mi je przysłać. A właśnie, stary, znalazłem w necie zajebisty przepis, jak zrobić rosół z własnej stopy. Może kiedyś się przyda, chuj wie.
Nie wiem jak ciebie, ale mnie to tak naszło takiego białego ryżu, bym zjadł, wiesz? Nie wiem dlaczego teraz. O, i taki soczek pomidorowy. Stary, to było zaplanowane wszystko. Mówię ci, to było tak. Albo Rosja za tym stoi, albo Chiny za tym stoją. To było zaplanowane. Na Reddicie o tym czytałem, nie? Kocham te koty. Ale stary, jak przyjdzie co do czego, to będę je porcjował. Czapkę se zrobię. Ja tu na Wawrze znam takiego gościa, taki technik i on w garażu naprawia radia, nie? I z nim się dogadałem, że on mi zrobi tu na dachu takie panele, taki wiatrak, więc będę miał prąd. A wodę będę brał z deszczułki, także głowa spokojna, jestem na wszystko przygotowany. Amunicji mam w chuj. Broni mam w chuj, nic nie zabraknie. Mój dom to moja twierdza. Tylko, kurwa, granatów trochę mało. Trzeba się dokupić. Jak wracam do domu, to nie wiem, czy mnie bardziej zmęczyło to picie wódki, czy słuchanie tego wszystkiego. Brać udział w tej fobii jest wycieńczające. Stan zamknięcia obejmuje nie tylko państwo, ale i niektóre umysły ludzi. A przecież jutro też jest dzień, życie musi toczyć się dalej. Jakby wszyscy zapomnieli o troskach życia codziennego i normalności, dlatego ja zamierzam ten cały pierdolnik po prostu przespać. Trudno, najwyżej któregoś dnia już się nie obudzę. Wolę spokojnie ułożyć się na moim mięciutkim katafalku w sypialni i przeczytać coś, co pozwoli mi na chwilę oderwać się od tego wszystkiego. Ach, idealnie. Miłego kryzysu. Najgorzej to będzie, jak 500 plus zabiorą. Ja tam dzieci nie mam, nie? Ale te matki, jak wyjdą na żer. Najgorsza rzecz to jest wkurwiona matka z dzieckiem, jeszcze głodna do tego. To trzeba będzie je srebrem kroić. Jak nic. Nie, Tadziu? Miau.